chciałem przedstawić Państwu nową bramą i nową powołaną Panią Dyrektor Żąbka nr 3, Panią Urszulę Lasowską. Pani została wyłoniona w trakcie konkursu organizowanego w miesiącu styczniu. Pracuję w żłobku od 25 lat. Żłobkiem, w którym zaczynałam swoją pracę, był żłobek nr 4. Do dnia wczorajszego tam byłam zatrudniona. Praca zawodowa związana była zawsze ze żłobkiem. Jest to praca, która daje mi ogrom satysfakcji. Myślę, że moje doświadczenie, które zrobiłam pracując w żłobku przez tyle lat, będę mogła teraz w pełni wykorzystać i będę mogła poprowadzić nową placówkę, która wygląda profesjonalnie, a ja mam taką nadzieję, że w profesjonalny sposób ją poprowadzę. Są listy dzieci, które oczekują na miejsce i z tych list dokonamy naboru. Będzie lista z czterech żłobków i będziemy brali pod uwagę pierwszą pozycję z pierwszego żłobka, drugą, pierwszą pozycję z drugiego żłobka i tak dalej. W ten sposób będzie zaznaczone. Oczekujących dzieci się nie zmieniło. Ostatnia informacja podana na dzień 20 stycznia. Jest to lista, która obejmuje 600 miejsc. Żłobek jest przewidziany na 50 miejsc, więc będą tam istniały trzy grupy rozwojowe. Pierwsza grupa to będzie grupa niemowlaków, będzie to grupa 10-osobowa i dwie pozostałe 20-osobowe.